Cześć kochani, przyszła właśnie do mnie paczka z REW, także stwierdziłam, że w sumie pokażę Wam z przyjemnością, co dostałam i pokażę Wam moje ciuszki z REW, ponieważ myślę, że będzie dla Was to też trochę pomocne przy doborze rozmiarów i tego, jak ciuchy prezentują się na co dzień i jak wyglądają na ciele. Wybaczcie, ale właśnie widzę, że lustro jest trochę brudne. Dobra. Także paczuszka do mnie przyszła, jest w ogóle pięknie zapakowana, mamy nowe pudełka w REW, także ślicznie to wygląda. Tutaj w ogóle jest moja gumka z REW, którą po prostu uwielbiam i noszę ją cały czas. Dobra, także otwieram, zobaczymy, co przyszło tym razem. Ojeju, ale kochane, dostałam gumkę. Dobra, mam kolejną moją kochaną gumkę do kolekcji. W sumie to już trzecia, ale tą pierwszą gdzieś zapodziałam, także muszę ją znaleźć. Kocham te gumki, są w ogóle mega, mega dobrze mi trzymają włosy. Mam dosyć szopę na głowie, ponieważ mam kręcone włosy, a one mi mega trzymają i wielki, wielki plus za to, że gumki są po prostu robione z resztek materiałów, które zostają ze strojów. Także to jest z mojego czerwonego stroju, zaraz Wam też będę go pokazywać, także pewnie ze skrawków, które zostały z wycinania strojów, są robione gumki, także super, bo jest zero waste. Tutaj mamy ochraniacze na szklanki. Ja sobie zamówiłam czarne, ponieważ mam ciemnogranatowe szklanki i no, przyda mi się to ze względu na to, że bardzo się obcierają boki, a mam tylko tam skarpetkę naciętą. Dobra, od razu Wam prezentuję, jak to wygląda. Ochraniacz nachodzi tutaj oczywiście na czubek, żeby go osłonić, żeby się nie obcierał, ponieważ przy obrotach często tutaj się właśnie zdziera, jak to widać. Także tutaj super. I od dołu też trochę nachodzi na ten przód, także mega plusik, bo ja często potem utykam, gdy się zahamuję na tym. Także prezentuje się to super i na pewno się przyda na treningach. Kolejną rzeczą są nowe shorty, ja już wiem, co to jest. Ja publikuję ten filmik, spodenki już są pewnie na stanie. I spodenki mają piękne paseczki na udach, także jeszcze nie wiecie, jak to wygląda. Zaraz się ubiorę w to i Wam wszystko pokażę. I ostatnią rzeczą, na którą bardzo, bardzo czekałam, jest top z siatki, szczególnie, o, tak Wam pokażę, choć nie widać, bo to siatka, do Exotica, także zaraz Wam pokażę, jak w tym się prezentuje i zobaczycie, jak bardzo to jest super. Tu już Wam jeszcze pokażę, że wszystko ma piękne metki REW, także w ogóle klasa, pięknie, wszystko robione w Polsce, z polskich materiałów, także serdecznie polecam i już Wam pokazuję, jak w tym wyglądam. Także tak to się prezentuje. Ubrałam sobie zwykły czarny top pod to. Bluzka jest piękna i tutaj z przodu jest mniej wycięta. Na plecach jest bardziej i zaraz Wam to pokażę. I po prostu zakochałam się mój kochany pudrowy róż z tymi paseczkami. Paseczki super podkreślają tyłeczek i zaraz Wam to pokażę. Tutaj te paseczki pięknie podkreślają tył tych spodenek. Mam nadzieję, że to widać, to jeszcze metka. Jeśli chodzi o top, top jest z przodu mniej wycięty, z tyłu ma większy tutaj dekolt, co myślę, że bardzo fajnie wygląda. W ogóle jest bardzo miękkiego materiału. Myślałam, że ta siatka będzie taka chropowata, a jest turbo, turbo mięciuszka i przyjemna, także mega, mega polecam. I dół mam w rozmiarze XS i górę też jest w rozmiarze XS. Mimo to, że mam większy biust, pasuje mi super. Jeśli chodzi o generalnie moją budowę, ja mam 1,60 m, 1,59 m, 1,60 m, w zależności kto mnie zmierzy i około 55 kg aktualnie i leży to na mnie super, także mega. W szafie mam półkę, która jest osobna na sportowe ciuchy i generalnie większe rzeczy są tu rzeczy REW, co widać, rzeczy, które są pastelowe, głównie kolorowe są z REW i już Wam pokazuję. Tutaj mam mój ulubiony dresik, który pewnie kojarzycie z wielu zdjęć, ale dla Was też zaraz go jeszcze przymierzę. Oprócz tego mam moje spodenki Sensual do Exotica, które super sprawdziły się na sesji, też Wam zaraz je pokażę. I kolejną rzeczą są stroje. Tutaj mam trzy komplety strojów. Lilia, którą na pewno kojarzycie po prostu ze strony. Tutaj mam same shorty niebieskie, też je bardzo lubię. Tutaj z pierwszej jeszcze kolekcji REW cały komplet różowy. I z ostatniej kolekcji Second Skin czerwony, który jest odpowiednikiem tej gumki. Także przymierzam wszystko po kolei i Wam pokazuję.
Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, są te spodnie sensual. One mają wycięcia po bokach i super się sprawdzają do egzotika, ponieważ to, jaką robotę robią wizualnie, to jest nie do opisania. Tutaj nie będę się na ten temat za bardzo rozdrabniać. Pokażę Wam po prostu, gdzieś tutaj wkleję moje zdjęcia z całej sesji w tych spodniach i są rewelacyjne. To jest rozmiar S. Jeśli chodzi o różnice, różnią one się tutaj w kroku, tak jakby. Jeśli chodzi o długość, rozmiarówka różni się około 0,5 cm na długości. Także przy moim wzroście ja mam S-kę i jest spoko. I z S-kę myślę też, bym się wcisła. Gdybym miała dłuższe nogi lub po prostu szersze biodra, pewnie wybrałabym po prostu rozmiar większy. Jedąc chronologicznie od najnowszych rzeczy, z jeden z ostatniej kolekcji, strój Second Skin, jest on piękny. Te wiązania są piękne, a najpiękniejsze są w tym plece, które po prostu są całe odsłonięte. Dużym plusem tego jest to, że sznurki możecie zawiązać jak chcecie, możecie ich w ogóle nie wiązać, po prostu spiąć sobie pod pasem, możecie równolegle, a możecie na krzyż, także tutaj jest dużo, dużo różnych opcji. Paski są dosyć długie, więc 2-3 razy się spokojnie owiniecie nimi. Górę mam w rozmiarze S, dół mam w rozmiarze również S, dół jest mi na ten moment trochę już za duży, a jeśli chodzi o górę, jest to S-ka. I mimo tego, że mam duży biust, przeważnie mam rozmiar w granicy miseczki EF, tak uważam, że ten top mimo wszystko, chociaż nie ma żadnych ramionczek ani nic w tym stylu, trzyma mój biust najlepiej, ponieważ tu jest bardzo dobra guma pod spodem, którą możesz sobie regulować i naprawdę czuję się w nim mega, mega komfortowo. On tutaj nie ma poduszeczek, ale mi to totalnie nie przeszkadza. Wiem, że jest na ref opcja, że możecie sobie po prostu sami skomponować swój strój, dodać miseczki lub na własny rozmiar, pomniejszyć, powiększyć strój lub zmienić po prostu kolor. Także super opcja na stronie ref, także korzystajcie. No i ja bardzo ten strój lubię, jest mega wygodny. Oczywiście wszystko jest z wyższym stanem, a na pupie są marszczenia. Kolejną rzeczą jest komplet, który pewnie kojarzycie, ponieważ chyba jest jeden z najbardziej popularnych, jeśli chodzi o ref. Jest w pięknym liliowym kolorze. Jest on na stronie w trzech kolorach: różowy, niebieski i liliowy. Niebieski również mam shorty, więc Wam pokażę. A różowy komplet jest w tym kolorze. Także wszystkie kolory są w ogóle przepiękne i mega, mega się odznaczają na zdjęciach. Także mega, mega mi się to podoba. Jeśli chodzi o sam komplet, tutaj dużym plusem jest to, że ma miseczki. Ja oczywiście je wyciągam, ponieważ nie przypadam. Ma ramionczka, które są regulowane. Jeśli chodzi o mój rozmiar, jest to S, aczkolwiek jest mi trochę za mały. M-ka obawiam się, że byłaby mi trochę za duża, no ale jestem trochę tu nieproporcjonalna, jak na kobietę. Dół mam w rozmiarze XS i leży na mnie idealnie. Tutaj też jest wyższy stan i marszczenie na pośladkach, także tak to się prezentuje. Ja go bardzo lubię, jest mega wygodny na treningach i nic tutaj mi nie skwiera i wszystko jest mega wygodne, a za to przepraszam, bo to szczepionka. I to są shorty z tego samego kompletu, tylko w kolorze niebieskim, też XS-ka. Leży super, ma marszczenia. Te kolory są w tak podobnym tonie, że śmiało można mieszać te komplety. Mi się to na przykład mega podoba, jeśli jest tak kolorowo. To jest pierwszy strój ref, który mam. On jest w porównaniu z tym, jest w takim odcieniu raczej brudnego różu. On jest wiele bardziej zabudowany, ma tutaj wyższy stan, jeśli chodzi o brzuch. I tutaj pośladki też są bardziej zabudowane. Mimo to tutaj jest ten ściągacz. Jeśli chodzi o rozmiarówkę, to i shorty są już trochę za duże tutaj w pasie. I góra też jest mi za duża, ponieważ wziąłam M-kę i S-kę. Także już potem nie popełniłam tego błędu i wzięłam XS-ki. Także to jest pierwszy strój, prezentuję się tak. No ale tak jak mówię, on jest trochę mi za luźny. I ostatnią rzeczą, którą mega lubię, jest ten dres z ref z krótkimi spodenkami. Już go chyba nie ma na stanie, ale widziałam, że chyba jeszcze jest w innym kolorze ta bluza, także mega, mega polecam. Ona jest oversize'owa i jest mega krótkościęta, także jak podnosicie ręce, to generalnie jest króciutka, ale do treningów czy na lato sprawdziła mi się super. Shorty są z mega wysokim stanem, mają kieszonki, które są mega głębokie, także telefon mi tu spokojnie w lato wchodził. No i tyle. Spodenki są w rozmiarze S, a góra jest w rozmiarze one size, chyba S na M.
Także to jest moja ostatnia rzecz. I prawie zapomniałam o jednym z moich największych ulubieńców. Są to kolarki. Tak jak byłam wrogiem kolarek, tak odkąd je zamówiłam, tak chodzę w nich wszędzie i robię w nich jogę i chodzę na egzotyk i czasem chodzę po domu, bo są turbo wygodne. To jest rozmiar XS. S-kę miałam, aczkolwiek musiałam wymienić, bo była mi faktycznie za duża. No tutaj nie ma co się wiele rozdrabniać. Wszystko jest piękne, szczę w Polsce, gumeczka w pasie. Także wszystko super trzyma i polecam, bo są mega wygodne. Na sam koniec chciałabym Wam bardzo serdecznie polecić sklep RefActive, ze względu na to, że wszystkie ciuchy są produkowane w Polsce, z polskich materiałów. Wszystko jest szyte tutaj w polskich szwalniach i uważam, że warto wspierać polskie marki, szczególnie tak prężnie rozwijające się, ponieważ to, co się dzieje na tej stronie internetowej, ile nowych rzeczy jest, to jest mega, mega podziw dla osób, które tam pracują, ponieważ firma rozwija się pięknie. Polska firma, także ja trzymam do niej mocno kciuki i na kod podłoga na Fitalia macie 15% zniżki na cały asortyment do zamówień powyżej 200 zł. Także nie ma się nawet co zastanawiać, oglądajcie stronę i patrzcie, jakie tam są cudne rzeczy. No i gumeczki to też w ogóle jest moja miłość, także nie zapomnijcie do każdego zamówienia dodać sobie gumeczki, bo ona kosztuje dosłownie parę złotych, jest zero waste, także same plusy i mega dobrze trzyma włosy.